Ja dziękuję chłopakom za ten sezon, naprawdę każdemu z osobna. Liga była ciężka. Wydaje mi się, dzisiaj można powiedzieć, zasłużenie chyba tą ligę wygraliśmy. Najwięcej bramek chyba strzelonych, najmniej straconych. Chłopaki naprawdę, drużyna Kugrafu, pełen szacunek i brawa dla chłopaków. Zdecydowanie się pod tym podpisuję, idziemy dalej. Jakub Gryński, dzisiaj można pić. Zdrowia! Można powiedzieć, ściana, obrona, Jakub! Można, no. Grało się całe życie na obronie, no i dalej będę grał. I dalej będziesz grał, idę dalej. Po jednym słowie, kto tu dzisiaj jest? Mariusz! Mariusz, co możesz powiedzieć na temat dzisiejszego spotkania i całego sezonu? No, ciężki mecz dzisiaj. Wiadomo, chłopaki dobrze grali. I cały sezon też wszyscy. Wyrównany poziom, wszystkie drużyny. Także liga fajna, dziękuję. I pozdrawiam wszystkich. Ja również dziękuję, idziemy dalej, idziemy, kto tu jest? Mariusz, nie Mariusz, Mateusz, bo szafran jest. Kukla! Kto? Kukla! Kto? Ale zapiał, Mateusz dzisiaj 2 gole, a nawet samobójczy, ale nieważne, Kukla i tak najlepszy. A, 3 gole, Kukla rządzi, jest. Nieważny samobój tam, wygraliśmy. Dokładnie, co możesz powiedzieć o tym spotkaniu? Bardzo dobrześmy zagrali, no ostatni mecz. Będziemy się bawić i bisie w sobotę. Ja też się będę bawił z wami. Idziemy dalej. Tomek, jak masz ocenić cały sezon? Wszystko dobrze, się skończyło, także jest dobrze. Jest okej, zadowolony? Tak jest. To jak zadowolony, to dobrze. Krzysiu Tomczak, chodź tutaj. Pomimo ciężkiej kontuzji jednak, też zadowolony zawsze z drużyną i dzisiaj też. Jak możesz powiedzieć, jak Kugraf się spisał? Bardzo dobrze, wygraliśmy, utrzymaliśmy mistrzostwo z tamtego sezonu. Cieszymy się bardzo. Jestem tu częścią Kugrafu. Chciałbym też pozdrowić Gudzia. Gudzia, to dla ciebie, pamiętaj. I wracam do zdrowia dla ciebie. Pa. Ja też się dołączam do pozdrowień i muszę powiedzieć kapitanowi, że ja też taką koszulkę chcę. Kto tu jeszcze nie był? Kto tu jeszcze nie był? Chodź, nowy nabytek. Chodź tutaj, chodź tutaj do nas. Chodź tu, nie będzie. Nie będziemy chodzić tam z strefy intymne, wychodź z szatni. Tak, same dziewczyny kąpią. Jesteś taki mokry po meczu, czy się oblałeś? Po meczu spocony jestem bardzo, tak. Ciężko dzisiaj było? Ciężka walka, tak. Wszedłeś do tej drużyny, powiedzmy, nie tak dawno, ale efekty twojej gry dobre już widać. A mi się wydaje, że fajnie, że mogłem pomóc chłopakom. Już od dawna ich znam, także fajnie z nimi zwyciężyć. A teraz pomożesz Wibisie chłopakom, tak? Tak jest, tak jest. Ale go oblali. Kto jeszcze nie był do wywiadu? Kto jeszcze nie był? Wszyscy byli? No to kończymy. Można powiedzieć oficjalnie, jeszcze czekamy do jutra, bo jeszcze jutro finał Pucharu Ligi, ale Nowosądecka Liga w futsalu jest zakończona. Niestety, a może niestety, mistrz jest tylko jeden, stary i nowy. Kugra, chłopaki, na koniec! Kugra! 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 I widzimy się 17 kwietnia na inauguracji Sufix Ligi. Dziękuję za uwagę.